Cześć, tu Ernest. Zacząłeś grać przed czy po rozpoczęciu drugiego rozdziału Fortnite? Jeśli po, to miałeś szansę pograć tylko na nowej, drugiej wyspie w trybie Battle Royale. Możliwe, że nawet nie wiesz, jak wyglądała pierwsza wyspa. Nigdy nie poczułeś na własnej skórze, co to znaczy wylądować na wykrzywionych wieżach. Nie musiałeś się taplać po płytkiej wodzie zalewu zdobyczy bez możliwości sprintu. Nie miałeś okazji poobserwować raczkującego klocka i wielu innych rzeczy, ale przede wszystkim bus bojowy nigdy nie wyrzucił cię tutaj. Czyli nad pierwszą edycję wyspy. To co teraz widzicie, to moje nagranie z wyspy Battle Royale. Jest to jej stan z pierwszego sezonu. Ta dokładnie wersja jest z 25 października 2017. Ja w Fortnite Battle Royale zacząłem grać jak tylko wyszło. Po kilku dniach zrobiłem sobie przerwę i wróciłem na start drugiego sezonu. Wtedy na mapie nie zachodziło za wiele zmian. Na pewno nie na żywo co tydzień. Jeśli jakiekolwiek, było tutaj o wiele spokojniej. Noce były ciemniejsze i bogatsze w różne barwy, a dni były bardziej złote, kreskówkowe. I na wysokich ustawieniach gra nakładała dziwny efekt, jakby ekran był posmarowany wazeliną. To niesamowite, jak szybko ten czas minął i jak bardzo w tym czasie zmienił się Fortnite. Stary Fortnite jest nie do poznania. Zobaczcie, jak mało skinów kiedyś było. I tak, przed drugim sezonem nie było nawet emotek. Była tylko ta podstawowa. Z wielką chęcią wróciłbym do starych czasów na dzień czy dwa, abym mógł znowu pyknąć Fortnite w noc sylwestrową 2018 roku z kumplami. Ale szczerze mówiąc, stare sezony dobrze wspominam przez czas spędzony ze znajomymi. Nie miałem jeszcze wtedy kanału. Fortnite rozpieściło nas wieloma wydarzeniami na żywo oraz zmianami co tydzień na wyspie, jak i w samej rozgrywce. Fortnite kiedyś, w porównaniu do Fortnite z dzisiaj, był po prostu trochę nudny. Zobaczcie sami. W miejscu, gdzie pojawiły się wykrzywione wieże, na początku nie było niczego. Dziwnie się na to patrzy. W rozdziale drugim dodano nową wyspę, ale niektóre miejscówki zostały do dziś. Na przykład sklepowa Sedyba. Jedna z najważniejszych miejscówek ze starej wyspy. W nowym rozdziale została wciśnięta do rogu, ale i tak lata tam wiele osób. Dzisiejsza wersja jest wierna swojej poprzedniczce. Niektóre domki zostały naprawione i odświeżone. To zmiany na plus. Układ pozostał bez zmian. Przetrwały też słone strzechy. Tak samo jak w przypadku sklepowej Sedyby, dzisiejsza wersja jest niemalże identyczna co ta z pierwszej wersji. Zmieniły się tylko trochę kolory, jeden domek został naprawiony oraz dodano stację benzynową i przystanek. Zwróćcie uwagę na otoczenie. Teraz słone strzechy są na o wiele bardziej otwartej przestrzeni. I o co chodziło z tą górą? Do dziś wydaje mi się, że jest dziwna. I dlaczego wygląda jak... Przyjemny Park to trzecia i ostatnia miejscówka na liście. Doczekała się tych samych zabiegów kosmetycznych, co dwie poprzednie miejscówki. Najwidoczniej te miejsca były tak dobre i popularne, że podczas pracy nad nową wyspą, twórcy gry bali się wprowadzić jakiekolwiek inne zmiany. I nie dziwię się, na pewno są dumni z ich kreacji. Tyle szczęścia to te miejsca nie miał niestety Lepki Lasek, jedna z moich ulubionych miejscówek ze Starej Wyspy. To było popularne miejsce, ale prawdopodobnie nie było na tyle popularne, aby trafić do top trójki lokacji, które dostały się na nową wyspę. Stęchły skład. Pamiętam, że na duo z moim znajomym lubiłem tu lądować, aby następnie po drodze zlutować ciężarówkę z kontenerami, a następnie stare fabryki. Piękne czasy. Pomidorowy przysiłek. Nie przepadałem za tym miejscem, ale miało swój klimacik dzięki obracającej się głowie pana pomidorka. Niekoniecznie była to zła miejscówka. Dla mnie za mało to się działo. Płacząca puszcza. Tutaj się startowało gierkę, jeśli potrzebne było dużo drewna. Do wyzwania lub Skybase'a. Dużo drewna było też w mokrych moczarach, ale nie lubiłem tego miejsca tylko i wyłącznie przez te płytkie bagno, w którym nie można było szybko biegać, więc pozostawało wtedy albo marnować macy, albo powolny trucht. Samotne schronisko wróciło, ale w nowym wydaniu. Zostało ono zmieszane z płaczącą puszczą i tak powstała piszcząca puszcza, którą znamy z wyspy drugiego rozdziału. To miejsce z kontenerami było ok, ale za nic bym tutaj nie wylądował. Kontenery nie dawały jakoś dużo metalu. Zawsze jak patrzę na tą miejscówkę, to przypomina mi się pewna myśl, która mi się nasunęła podczas jednego z pierwszych meczów, w których odwiedziłem tą miejscówkę. Zbudowałem tutaj swoją bazę z metalu i pomyślałem, że budowanie w tej grze nie ma sensu, ponieważ strefa non-stop zmusza nas do zmiany miejsca.
ale była wtedy ze mnie dzidzia. Najgorsze było chyba to, że na początku Fortnite nie można było budować, gdy drzewo albo jakiś kamień czy właśnie kontener blokował nam strukturę. Dopiero 21 lutego 2018 roku Fortnite pozwoliło na budowanie w różnych innych obiektach. Lubiłem zgubne ziemie i do dzisiaj uważam, że Akry Anarchii były gorszą wersją kopiuj-wklej zgubnych ziem. Ta miejscówka miała swój urok. Ach, to tutaj ktoś mi kiedyś dojechał ze skinem ciastka, budując podwójne rampy do góry. To był drugi sezon, pamiętam. Kiedyś to było coś. Niestety, nie nagrywałem kiedyś moich rozgrywek jak dzisiaj. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek rozpocznę nagrywanie filmików na YouTube. Spawalni spłuczek dobrze nie pamiętam. Nigdy tutaj prawie nie lądowałem. Swoją drogą to rozejrzyjcie się. Wokół prawie każdej miejscówki było bardzo pusto. To w sumie tyle na ten filmik. Dajcie znać, jak wy wspominacie Starą Wyspę. Jeszcze przed Wykrzywionymi i przed czwartym sezonem. Ostatnio nie ma za wielu nowych wiadomości, dlatego powstał ten oto filmik. Szybki rzut okiem na Starą Wyspę. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojowym.